Farmaceutyczna jakość produktów. Sprawdź na realfarm.eu/pharmacy. Witamy Was w następnym odcinku Strong Show, w takim nietypowym miejscu. Dlaczego nietypowym? U nas na siłowni, jeszcze nie było to kręcone. No nie było. Także tutaj będzie ten odcinek kręcony, porozmawiamy sobie o zawodach Krzysztofa przede wszystkim, bo nie wiem czy tam wiecie, ale pobił rekord w Savickasa, tak? Z ilością wygranych FIBO. FIBO. No co jest to FIBO? Taka prestiżowa impreza, nie? Będzie FIBO, największe targi sportów siłowych, fitness, sylwetkowych na świecie, tak? Gdzie jest wszystko od akcesoriów treningowych, poprzez suplementy, poprzez obuwie, odzież, a kończący na zdrowej żywności i na sprzęcie treningowym, tak? Są wszelakiego rodzaju sprzęty. Jak zobaczyłem, że jedna maszyna jest do przysiadów, do wyciskań, do martwych ciągów, to aż nie wiedziałem, jak się za to zabrać, no. Ale naprawdę, są takie nowinki techniczne, takie rzeczy tam można było zobaczyć z całego świata pozwożone, że można grubo zacząć myśleć, no, na ten temat, że wiesz, my przy sztandze to jesteśmy przy tym jak w epoce kamienia łupanego cały czas. No ale tak. Powiem ci, mi tam się w tej epoce podoba. Nie, no, ja tak samo, nie, tylko lubię tam tych maszyn za bardzo. Słuchaj, mi tak samo, tylko patrząc na jedną maszynę, na której możesz zrobić tak dużo rzeczy, no to sztanga to jest jak epoka kamienia łupanego. No. Wiadomo, no my popatrzymy na to poprzez pryzmat strongmana i tak dalej, że to jest dla nas najlepsze do dźwigania, ale tak naprawdę tam to jest mega bezpieczne, bo nie jesteś w stanie zrobić sobie krzywdę. A to jest właśnie takie do nowych osób takich, co na siłowni przychodzą fajne, nie? Że kiedyś tak. to były takie sztanga, przysiady i ogień, a teraz sobie mogą właśnie takie babcie na maszyny pochodzić. No dokładnie i o to chodzi. To no, fitness ma być przyjemny, fitness ma być bezpieczny i trening ma być przy tym jeszcze miły dla ciebie, tak? Każdy ma z tego kasę zarabia, nie każdy musi być zawodowcem, nie? Tylko... Tak jest, słuchaj, my robimy coś, co na przykład ludzie patrząc z boku na to, myślą, ale on jest głupi, podnosi takie ciężary, przecież jemu się może coś stać, jak jego kręgosłup, jak jego kolana, jak jego to czy tamto, no nie? A tak naprawdę przecież my wiemy, jak to robić, no ale no, nie każdy może to zrobić, a na takich maszynach mogą przyjść ludzie, może zrobić każdy, może przyjść typowy, zwykły Kowalski i zrobić trening, tak? To jest prawda. No. Fajna rzecz taka na siłowni, nie? Dokładnie. No. To, ale tu nie o tym, o tych zawodach coś. No i wracając do FIBO, no jak teraz każdy mnie słyszy, no to jeszcze... Pozostałość po FIBO została. Po kolacji zakarpionej alkoholem. No fajnie by było, ale no niestety. Dwa tygodnie przed FIBO, jak kręciliśmy taki fajny materiał przygotowania do FIBO, no to belka bardzo dobrze, na drugi dzień martwy ciąg bardzo dobrze. No słuchajcie, w środę pojechałem kupić sobie garnitur, który musiałem uszyć. No i tak w tym samochodzie już tak siedziałem, taki jakiś, nie taki jak potrzeba. Czwartek to samo, piątek obudziłem się z gorączką. Sobota to samo, niedziela też, jeszcze byłem na tej gali Fame MMA, wszystko fajnie, pięknie, ale tam już się czułem, po prostu masakrycznie wydmuchałem dwie paczki chusteczek higienicznych. No i co, no, pojechaliśmy do domu, czwartek, cały czwartek, niedziela, poniedziałek przyjechaliśmy na trening, ja się nie jadłem za dużo, pociłem się strasznie i tak dalej. Z wagi tam zleciało, nie? Z wagi zleciało przez tydzień czasu 4 czy 5 kilo, posłuchajcie, to na maksymalnych ciężarach to robi robotę. Pewnie, że tak. Ale czy wiesz też, że na przykład przy belce wycisnąłeś 190, nie? Ale to też nie możemy tak porównywać, bo ta belka z FIBO jest dużo grubsza niż jest ta... dużo grubsza, tylko Konrad, no jak ja miałem przełożenie zawsze, że 200 wyciskam na tej belce zawsze i podchodziłem pod rekord świata, 208 kilo praktycznie 2 lata z rzędu, no i tam dużo do niego nie brakło, a teraz 200 kilo, to ja ci powiem, że mnie zabiło. To nie to, że ja coś nie dociśnąłem. No, zabiło, no ale no mówię. Ja sam po swoich ostatnich zawodach, jakie litówki miałem, to dramat, co widziałeś. No ale mówię, no pięć dni przed samym startem, jak tam się złapie jakąś infekcję, gdzie jest gorączka i tak dalej, to choćby człowiek pęgi, nie wiem co w siebie wpompował, władował. Nie, to nic tak, nie. Szału, nie. Jak jeszcze zlecisz na wadę i nie jest. Ja stoperany, krople żołądkowe ładowałem, wszystko, wiesz, żeby to zatrzymać, to nic nie dało. Braciak z przedszkola przywlók i kurę całą rodzinę zaraził mnie przed zawodami. No tak jest, no ale no dobra, no najważniejsze, że wygram, no to belka 190 kg, następna konkurencja było nosidło 300 kg na dystans, 20-metrowe odcinki, gdzie nie było pachołka, tylko nadeptujesz na linię i zawracasz, tak? No problemem nie było samo nosidło, tylko problem były te nawroty robić. Bo nie było, było bardzo mało miejsca, gdzie nie dało rady takim łukiem fajnym przejść, żebyś z tego wyszedł, tylko trzeba było przejść i praktycznie w miejscu się obrócić i trzymając to cały czas w rękę, no to zrobiłem. Najlepszy wynik był 45 metrów, ja zrobiłem 42 i chyba byłem piąty, czwarty, jakoś tak.
później było rzuty workami w górę, dwa worki po 20 kg, dwa po 24 i 28. Byłem drugi, a byłem taki zły na siebie, bo 24 kg, jeden worek, wysokość miałem, ale nie przeleciał przez poprzeczkę. I dwa razy przerzucałem jeden worek i był dopiero drugi czas. Później trzymanie przodem, 25 kg, też drugi czas. Drugi miałeś trzymanie przodem? Drugi, ale to z tym Amerykaninem jeszcze ani razu nie wygrałem. No skurczyłek ma tak silne trzymanie przodem, chyba minutę dwie zrobił, minutę trzy, ja zrobiłem 55 sekund, to 54, 55, coś takiego. I ostatnia konkurencja, martwy ciąg, 350 czy 355 kg na powtórzenia. Na akslu, na gryfie, oczywiście gryf sztywno skręcony, nic się nie kręciło, nie obracało. Jak to na akslu? Taka cholerna, na wysokich kołach, to jest dla mnie taki cholerny, tak niewygodna konkurencja. Jak lubię martwe ciągi z normalnego pułapu, gdzie mogę zejść, podejść nogami pod sztangę, tam było tak, nie od kolan, tylko troszkę niżej jak kolana. No, nie możesz sobie nogami pomóc, nie dałem rady nic z nogami pomóc. Same flery ciągną. Sam zbiec, ciągnął. No to ja musiałem zrobić, wychodziłem do niego ostatni, bo tak wychodziło z punktów. Wystarczyły mi tak naprawdę 4 powtórzenia. No ale że tam najlepszy zrobił 5, no to podpuścili mnie tak trochę, tłum krzyczał trochę tego, mówię, a dobra. Zrobiłem 6 razy, wygrałem. Czyli gładko wygrałeś, można powiedzieć. No, można powiedzieć, że nie tak gładko, bo przed zawodami jak ja się czułem taki, wiesz, nie taki jak normalnie. A tu przyjechał chłopak, który waży 170 kg, drugi 160. Tu tego, ten mówi, że będzie rekordy walił, ten to. Ja mówię, kurwa, ja chory. Mówię, co jest? Ale dobrze poszło. Wszystko fajnie się skończyło. Czwarta wygrana na FIBO. 15, 16, 17 urwany biceps, nie startowałem kontuzja. 18, 19, moje 4 FIBO z rzędu. Ładnie. No to czyli wiesz. Za rok piąty. Ciężko będzie to pobić komuś, nie? Powiem ci, co będzie za rok, to nie będę gdybał, bo wiesz, to może być wielka niewiadoma. Aczkolwiek teraz już żyjemy zawodami w Łowiczu. Tak jest, 21 czerwiec. Godzina 18, już potwierdzona, plakat niedługo wleci. I co? Zawody przy sztucznym świetle. Tak, no wieczorne, także rzadko w Polsce takie coś jest, nie? Żeby... Księżyc mieliśmy zapalić, ale nie wiem, czy... nie wiem, czy się papież zgodzi. Nie, no dobra, nie wiem, te zawody przy sztucznym świetle, na fajnym boisku nowym. Łowickim. No co, no fajne pary, bo w tamtym roku dało nam się wygrać te zawody, jak pamiętacie, relacje. A w tym roku będzie i Sławek Toczek też, będzie Seba Kurlek. Czyli będzie już będzie ekipa. Tomek Lademan. Ekipa mocna. Ile będzie par? Bardzo mocna ekipa. Pięć par. Pięć par, czyli 10 chłopa. 10 chłopa. Zawody sędziuje Mariusz Pudzianowski, do tego Dominik Abus. No i co? Sumik Ostaszewski. Pięć konkurencji, tak jest. Widowiskowe bardzo, bo będzie konkurencja ciągnięcie tira. Będziemy nosili joki, ale joki będą bardzo specyficzne, bo jednym jokiem będzie noszenie samochodu. A drugim jokiem będzie przenoszenie dwóch motorów na takiej konstrukcji, też będzie fajne, bo tego nigdzie w Polsce nie było, nie? Wydaje mi się, żeby... wiem, że tam gdzieś na północy mieli te samochody noszenia, ale tych motorów nie było, nigdzie nie widziałem. To skopiowaliśmy tą konstrukcję z tego, z Ultimate Strongman. Z zawodów Glenarosa, czyli będą joki, będą belki, będą martwe ciągi, będzie tir, będzie piąta konkurencja. Przysiady będą fajnie, bo tak jak kiedyś bardzo dużo takich przysiadów było, pamiętam, robione na akslu z przodu. Fajnie to wygląda. Dodatkowe utrudnienie dla zawodników, bo ten aksel jest szeroki, wrzyna się w barki, wrzyna się w gardło. Zresztą to była konkurencja też, gdzie ja startowałem do eliminacji do Arnolda, tutaj w Łodzi. Więc... Nie będziemy szaleć ciężarem, no wiadomo, nie. 200 kilo wydaje mi się na powtórzenia. To jest ten sam ciężar, co mieliśmy tu, 200 kilo na eliminacjach, nie? Dokładnie. Myślę, że jest taki. W tamtym roku było 220, jak ktoś powie, a dlaczego w tym tygodniu? W tamtym roku było na zwykłej sztandze. No, zaraz zrobimy na akslu. Ale mówię, zapraszamy na te zawody, bo no, chcę zrobić takie zawody naprawdę z pompą, że... Jestem wolny. Szok, tak, jestem wolny. Boże Ciało w Łowiczu jest dnia poprzedniego, więc można przyjechać wcześniej sobie. To jest... O, Boże Ciało. W Łowiczu to jest największe w Polsce. Największe w Polsce Boże Ciało, chyba jeśli chodzi o stragany. Tak. Dlatego, te całe karuzele. Tylko już musicie hotele wynajmować, bo tak jak ja już miałem problem z rezerwacją dla zawodników. Brakuje miejsc, bo no, ludzi napłynie na pewno do naszego miasta, więc na zapraszamy. Na Batę na Obarzanki. A później na Strongmanów. A później na Strongmana. Tam będzie można sobie zdjęcie zrobić z Mariuszem, czy tam z nami, czy tam. No będzie dużo znanych ludzi tam ogólnie.
Dominik Abus będzie, można sobie biceps porównać. Zaprosimy. Ja jeszcze mam taką cichą atrakcję, może przyjedzie jeszcze jeden. Tak. To jeszcze muszę się dogadać. To będzie bardziej tak chyba dla kobiet. Ci żeńskiej atrakcja. No zobaczymy. Nie ma co tam mówić jeszcze. Tak. No co, no zapraszamy, a później co? Później przygotowania już do Mistrzostw Polski. Tak, się będziemy przygotowali do Mistrzostw Polski. Też... A ty teraz nie masz startu 1 maja? Tak, no ja mam teraz 1 maja, mam w Trzciance na Majówce. U Marcina w Lidzu też będzie Mariusz sędzią. Dziwne konkurencje takie, nietypowe. No co tam masz? Rzut palem. A to fajnie, to kiedyś było. No nie robiłem tego nigdy, właśnie trzeba to spróbować. No. Pchnięcie kulą. No to fajne, ile kula? Właśnie nie wiem, no, muszę posprawdzać te ciężary. No. Musimy to potrenować. No i co jeszcze? Walizki, belka jest. No. Martwy ciąg na. Tak, na tej konstrukcji, co było na Arnoldzie teraz. Konstrukcja to było na Arnoldzie. Takie. Ciężko powiedzieć, że to jest rama, wiesz. To co robię finałowej. A, takie w środek. No, to nie jest. Nie wiem, jak to nazwać nawet. To rama, na ramie. No, to taka rama, nie? Po prostu chyba nie da chodzić. Frame deadlift. O. Przecież panował angielski. No bo frame carry to jest noszenie tego frame deadlift. Dobra, no to a kto tam w ogóle będzie? Ty? Ja, Marcin Wizłonie. Marcin ja, ma być operację, tak? Tak, Marcin ma być zerwany biceps. No to ty? Maciek Hirsch, Tomek Lade. Maciek tam nie jedzie, bo gadałem. To będzie Seba Kurek zamiast Maćka. Będzie Mariusz. No to kula 15 kilo, jak Seba Kurek będzie. Bo pchnięcie kulą, to ja wiem, która kula. Mariusz Dorawa, Przemysław Brzoza. Grzesiek Szymański ma być. I Grzesiek Szymański. No to taka ekipa już mocna. No. Mocna. No będziesz się musiał napocić, żeby tam, wiesz. No, teraz by udało się, znaczy udało się, teraz byłem drugi na zawodach, ale z trudnościami żołądkowymi, więc też jestem zadowolony. Po ostatnią kulę jak podnosiłem, to myślałem, że flaki mi wylecą po prostu. No. Nie miałem... Flaki, gorzej jakby co innego wyleciało. No, dlatego przewidziałem leginsy z Real Farmu, reklamuję tutaj na rozwolnienie przy zawodach, bardzo, bardzo skuteczne, wstydu nie narobić. To było, trzeba było, jak takie są te to trzeba było te... Podemki Ray-Banda uciskowe założyć. No, tam właśnie... przez nie nic nie przeleci. Legnicy miałem pod ręką, wystąpiłem w legnicach. Śmieliśmy się z tego, ale musiałem. Czasami tak jest. Z wysiłku bok pójdzie, a to był kleks od razu poleci. Ty, ale to, jaki był na internet sławny później? Wysoko się działo? Powiem ci, na pewno do końca życia by memy z tobą były. No. Ksywem jakąś nadali. Posraniec wyśmiał. Posraniec. No. Na 100%. No. Krzywa posraniec to już by była na 100%. No. Albo na przykład srający przy ciągach. Wiesz, przy ciągach, bo ciągi robiliśmy przy do publiczności, ale kule tyłem robiłem. No, byś miał ksywę, nie wiem, kulosracz. Coś takiego. Nie, zawory wytrzymały, wszystko wytrzymało. No. Nie, no, drugi nie, byłem, przegrałem jednym punktem z Darkiem Wejerem. A właśnie. Rozmawiaj z Darkiem, tak. Pozdrawiamy. Tam pozdrawiamy Darka, tak, tam biceps naderwał, ale wraca. Będzie dźwigał w tym sezonie, także super. Jeszcze Strongman chyba teraz startujący, nie? Tam 160 kilo waży. Zresztą nagramy z nim trening, zobaczycie, kawał chłopa. Kawał chłopa. I co, kończymy chyba ten odcinek. No co, no, tu masz 1 maja start, no to ile, 3 tygodnie? No, 3 tygodnie. 3 tygodnie zaczyna się sezon, ja swój pierwszy tam teraz następny biorę 15 czerwca dopiero. Później u ciebie, teraz jakieś pokazy. Później mamy gdzieś w Białymstoku. Nie. Gdzie mamy później w Augustowie? Nie. Bargłowie. Bargłowie w Wschodzie. Moje konkurencje. Hantel 100 kilo. Opona i kula na bark. Wszystko to. Może być same zera mogą być, ale będziemy trenowali. Nie, no samych zer nie będzie. Słuchajcie, to też nie są. To będą moje trzecie zawody z rzędu, bo pierwszy jest Łowicz, później jest... Jedziesz do Maćka w sobotę? Też, co? I później jest 300 no, z rzędu. Ci, tak z swoich obowiązków kiedyś, nie? Grubo idziesz. Ale kiedyś tak było, kiedyś tak się startowało. 3 dni z rzędu i jeszcze później się na trening nie mogło doczekać, żeby iść. No ja tak mam, no wiesz, dopiero zaczyna to mi się wszystko, to ja tym żyję tak naprawdę, nie? Słuchajcie, myśmy mieli nieraz, pamiętam jak dzisiaj sobota było 5 konkurencji eliminacyjnych, a w niedzielę 6 finałowych. Albo na przykład rano było 5 eliminacyjnych, a po południu 6 finałowych. 11 konkurencji jednego dnia lecieliśmy. Mam nadzieję, że mnie z kolejnie wywalą, kurde, bo tak sobie to. Jak będzie ta kolej jeździła później? Słuchaj, a ty nie możesz trochę tej kolei przyreklamować i na zawody pociągiem jeździć? No, takie vlogi porównuję z Real Farm, to, no. Ale to wiesz, o 16 jak jedziesz, to tak. Nie, no, ale ty kanarem byś był przecież dobrym. No. Gdzie jest bilet? Bilet. Taka anegdota co do kanara. Pamiętam jak ja jeździłem do szkoły
jeździłem do szkoły pociągiem do technikum. No i taki chłopak jeździł z nami, on taki trochę był, nie? Do zawodówki jeździł. No i podchodzi kanar do niego, bilet. No i trąbka. Jaka trąbka? Jaki bilet? No, była taka firma, była, która sprawdzała zamiast kanarów, wynajęta, Renoma się nazywała, pamiętam. To jest cały czas przecież. No i jeden facet miał na nazwisko Oszust, nie? Oszust. No i podchodzi plakietka tego, a taka babka mówi do niego tak: pan pokaże tą plakietkę, bo ja muszę sprawdzić, czy pan jakiś oszust, nie jest? Były jaja z nimi. No to jest osobno, kolej też, wiesz. Po kolei, po kolei. Ale co, no słuchaj, robota jak robota, tak? No może kiedyś nakręcimy odcinek, tak, miałem taki plan, żeby pociąg przeciągnąć, zobaczy, może ktoś kiedyś z tego wyjdzie. No zobaczymy. Dobra, pozdrawiamy tak, wszystkich. Pozdrawiamy, kończymy. I czekajcie na nowe odcinki. Dzięki za wszystkie wiadomości. I czekajcie, ja wam coś jeszcze powiem. Czekajcie na jeden odcinek. Będzie jeden odcinek. Jeden odcinek to musicie obejrzeć. I będzie i trening, i kanapa. Będzie trening, kanapa, ale to... Trening, kanapa. Ja sam to obejrzę ze 4 razy. Powiem wam, że to będzie taki odcinek. To jest człowiek, z którym chciałem się spotkać od gimnazjum. Naprawdę. Mariusza chciałem poznać, wiadomo, tam ciebie i tak dalej, ale to jest gość, którego nie chciałem poznać od gimnazjum. Nie zdradzę, ale ja się z nim fascynowałem. Nie, nigdy nie miałem tak, że gdzie tam, wiesz, gdzieś tam jechałem, się tam cieszyłem, ale z tym człowiekiem zawsze chciałem coś nagrać. Nie. I czekamy na ten odcinek, sam na niego czekam. Wyglądasz tak, jak on trochę. Ty wyglądasz tak, jak on. Nie obrażaj go, bo tu przyjdzie i wie, co masz zrobić. O, to... A tam są różne takie. Tam są różne tajniki takie, że... O. Jak chcecie, to możecie w komentarzach pisać, kto to może być, tak. Ale tak nie zgadzajcie. Powiem wam tylko, że gościu potrafi w jednym ciosie... Poczekaj, jak to jeden dobry piłkarz na 2 akcje strzelał 3 bramki, to on na 2 ciosy wybijał 3 zęby. No. O to chodzi. Dobra, więcej nie mówimy, zaraz zgadnie. Nie. Dobra. Pozdrawiam. Kończymy ten odcinek pozytywnie i zapraszamy na kolejny. Do zobaczenia.